Rozmowa o, dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A w naszym studiu ksiądz Mariusz Kołodziej, nowy proboszcz parafii katedralnej w Gorzowie. Szczęść Boże, witam cię się. Boże, za w naszym kłamstw, szczęść Boże, witam pana, witam słuchaczy. Witamy po raz pierwszy w studiu Radia Gorzów. Dokładnie. Nowy proboszcz. Jak się ksiądz czuje? Najpierw zapytam o Gorzów, o miasto. Czuję się jak u siebie, bo wracam do Gorzowa po 23 latach. Mm. Pierwsze kroki kapłańskie tutaj stawiałem właśnie u boku księdza Prawata Witolda Andrzejskiego w parafii, na ulicy, przy ulicy Mieszka I i te więzi pozostały do dziś. Stąd nie czuję się obcym w Gorzowie, a, a i życzliwie przyjętym też przez parafian mieszkańców. To zaledwie kilka dni, ale miał, miał ksiądz już pewnie okazję poznać się ze swoimi parafianami, tutaj z mieszkańcami Gorzowa. To ciekawe doświadczenie, bo w pierwszą niedzielę, którą tutaj byłem, witałem się z obecnymi na mszy świętej przy wejściu do świątyni, podając dłoń, krótko rozmawiając, a pośród nich rozpoznawałem wielu znajomych właśnie sprzed lat i moich dawnych uczniów i ich rodziców, osoby związane z różnymi grupami, które, z którymi tutaj przed laty współpracowałem. Mhm. Czyli czuję się ksiądz jak u, jak u siebie, jak u swoich. Dokładnie. Nie, nie mam odczucia, że jestem obcy. Czasami mamy takie wrażenie, wracając, spotykając się z kimś po latach, że nie ma tego dystansu. Tak jakbyśmy widzieli się kilka dni wcześniej, choć nie widzieliśmy się hmm. bardzo długo. Ta rozmowa się klei i wszystko się dobrze układa. I takie wrażenie mam właśnie tutaj, mimo że nie było mnie w Gorzowie tyle lat. A y, ksiądz przyjeżdża do nas ze Świebodzina, gdzie był y, proboszczem parafii Miłosierdzia Bożego. Tak, i kustoszem jednocześnie sanktuarium Bożego Miłosierdzia, ku któremu prowadzi ta słynna na cały świat y, monumentalna figura Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Tam spędziłem pięć ostatnich lat. Y, miejsce rozpoznawalne, szczególne. Rozpoznawalne? Prawie przez cały świat chyba, nie powiemy dokładnie na Dokładnie. Gdzie nie powiemy Świebodzin, to ludzie rozkładają ręce hmm. w geście Chrystusa z, z monumentu. Hmm. Czyli to, że teraz pod księdza opieką, tak mogę chyba powiedzieć, Gorzowska Katedra nie przeraża? Przecież to jest kościół kościołów gorzowskich. To prawda. Jest to no mimo, mimo tego, że te doświadczenie jednak 25 lat kapłaństwa mam za sobą i, i tej posługi w kilku ważnych na mapie naszej diecezji miejscowościach, to jednak nowe zawsze niesie ze sobą pewną niewiadomą, ale też skłania do tego, by jeszcze bardziej zawierzyć Panu Bogu przed 25 laty na prymicyjnym obrazku umieściłem fragment psalmu 37. Powiesz Panu swą drogę i zaufaj mi, On sam będzie działał. I te słowa mi wciąż towarzyszą na, na mojej kapłańskiej drodze I, i pomagają właśnie w tej drodze bardziej niż sobie zaufać Panu Bogu. I to pewnie dlatego obok tych takich, myślę, naturalnych lęków, obaw związanych i z nowymi wyzwaniami, i nowymi ludźmi, którym będę towarzyszył w tej drodze do Pana Boga, mam też w sercu taki wewnętrzny pokój i Staram się zawsze jak najlepiej, jak najlepiej potrafię podejmować te różne wyzwania, które przede mną stają, a resztę to, na co nie mam wpływu, zostawiam już Panu Bogu. Więc, z taką mm. ufnością w nim złożoną, zaczynam tę posługę w Gorzowskiej Katedrze. Wyzwań nie zabraknie, mm. bo oczywiście opieka nad parafianami, nad wiernymi tutaj w Gorzowie i okolicach, ale także właśnie. O zmierzenie się z, z taką twardą materią, z odbudową yy, katedry. Czy ksiądz też śledził, kiedy katedra się paliła, te, 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 te wydarzenia dzień po dniu? No, na żywo było to wszystko no, transmitowane. Chyba, chyba cała Polska to śledziła. No, rzeczywiście ten 1 lipca 2017 roku to bardzo mocno utkwił w naszej pamięci. Wyzwania z tym związane. Mm. Które stanęły przed księcem Prałatem, zbigniewym kobusem, były niesamowite. Mi pozostaje teraz kontynuować te prace, które on rozpoczął, podjął, i korzystać z tego, co już jest. To zaledwie kilka dni, kiedy ksiądz proboszcz objął swoje nowe obowiązki, ale pewnie już widać jak daleka jeszcze droga jest do dokończenia katedry. Sama świątynia jest już udostępniona do, dla kultu. Brakuje pewnie jeszcze. No i zewnątrz poszczególnych... wygląda już coraz lepiej, choć te symboliczne wskazówki zegara, o, o które za chwilę zapytam, jakby pokazują, że jeszcze nie wszystko jest. Tak, w porządku. Do, dokładnie. Udostępniona dla kultu jest świątynia, natomiast wieża jeszcze odbioru budowlanego nie ma I, i tam przed nami szereg prac, to prace związane z uporządkowaniem tej wieży i po pożarze, i po tych budowach, które były prowadzone w związku z kopułą, ale też i, i przygotowanie nowych schodów, nowych poziomów, podłóg na poszczególnych hmm. poziomach, przed nami wymiana okien. I dopiero później będzie można myśleć o instalacji czegokolwiek w środku. Nie ma instalacji Czy... elektrycznej, nie ma instalacji przeciwpożarowej. To wszystko to zadania, które, które no, nawet dzisiaj właśnie zaczynamy realizować, bo, bo prace porządkowe są prowadzone i, i myślę, że wszystko jest przed nami. Przydałoby się trochę wykształcenie budowlane, inżynieryjne. Takiego nie mam, choć kilka. Kilku budowom towarzyszyłem w poszczególnych parafiach, gdzie byłem. Ja Czyli to z... doświadczenie jest? Małe, ale z wykształcenia jestem mechanikiem obróbki z krawaniem. <noise> Czyli ślusarz, tokarz to, to mój zawód ze szkoły średniej jeszcze mhm. wyuczony. Ale, praktyka. Ale budowlane sprawy coraz bardziej są mi bliskie. Kiedy zobaczymy wskazówki na, na, na zegarze, to jest jedno z najczęstszych pytań, jakie słyszymy od, od naszych słuchaczy. To trudne pytanie, bo pewnie nie da się na nie odpowiedzieć tak od razu. Mhm. Najpierw potrzeba przeprowadzić te niezbędne prace wewnątrz, żeby można było zainstalować sam mechanizm zegara, a dopiero potem przyjdzie czas na, na wskazówki. Ale Czyli najpierw odbudowa wieży, tak? Dokładnie, mhm. przygotowanie jej wnętrza. No trudno instalować tam cokolwiek, kiedy kurz, pył, brud, tak jak to przy budowie, jak na placu budowy. Stąd konkretnej daty pewnie nie da się podać, bo oprócz dobrej chęci, dobrej woli potrzeba jeszcze i środków, które to umożliwią. Właśnie, to jest bardzo ważne. Zapewne tutaj poszukiwane są różne źródła, prawda? Tak, Jeśli chodzi o Ksiądz, ksiądz Prawat rzeczywiście tutaj wielkich dzieł wraz z naszą diecezją dokonali, bo no, kiedy przypomnę sobie, jak katedra wyglądała po pożarze, no, to było przerażające. A dziś możemy w niej trwać na modlitwie, w, w jej murach, y, być przy Panu Bogu, to to jest niesamowite, co już zostało dokonane. I myślę, że małymi krokami dzięki wsparciu i życzliwych ludzi i i różnych instytucji, które, którym też Gorzowska Katedra nie jest obojętna, że będzie to możliwe. I potężne środki centralne tak, na renowację, na, na odbudowę, także trafiły do, do, do Gorzowa. Tak, to był cały duży projekt związany z wieloma obiektami Dolnej Warty. Tak, i tutaj Gorzów też z tego mógł skorzystać Gorzowska, Gorzowska Katedra. Bez tego pewnie nie byłoby możliwe doprowadzenie do tego stanu, w którym katedra jest dzisiaj. Podsumowując, Jakie Ksiądz Probosz ma plany na, na najbliższe dni, na najbliższe tygodnie? Pewnie dopiero ten kalendarz się układa powolutku. Dlatego dziękujemy, że Ksiądz znalazł czas tutaj dla, yy, dla naszych słuchaczy. Dla, Nie, dla mnie to jest przyjemność, chodzi zupełnie nowe doświadczenie i mi obce, jeśli chodzi o radio. Ale plany, to wszystko jest dopiero przede mną. No, parafia katedralna łączy w sobie kilka wymiarów, bo jest jednym z nich. jest ta wspólna wszystkim parafiom, troska o realizację, jak to w dekrecie jest napisane, nominacyjnym nauczania, uświęcania, kierowania, czyli szeroko rozumiana ta troska, jak to mówił, spoczywający w Gorzowskiej katedrze, sługa Boży, biskup Wilhelm Pluta, troska o życie Boże w nas. I, I w tej trosce z całą pewnością wiele podpowiedzi znajdziemy w spuściźnie, którą sługa Boży nam zostawił, i do niej będziemy próbowali sięgać, podtrzymując te. Dobrze przez lata funkcjonujące formy duszpasterskie, poszukując też i rozeznając nowe. Ale obok tego wymiaru, związanego ze wspólnotą parafialną, z tym jej codziennym funkc funkcjonowaniem. Katedra też realizuje zadania, które wynikają z takiej specyfiki samego miejsca, związane z różnego rodzaju uroczystościami i ogólnodycyzjalnymi, naszymi regionalnymi i obchodami świąt państwowych. Katedra jest świadkiem historycznych chwil dla Gorzowa. Dokładnie. Te wszystkie uroczystości, które tam mają miejsce, skupiają nie tylko mieszkańców Gorzowa, ale całego naszego regionu, naszej diecezji. A co z frekwencją? Czy, czy, czy wierni pamiętają o katedrze? To dopiero jedna niedziela w Gorzowie i ja wiem, ale no właśnie, to jest myślę nurtujące pytanie. Parafia liczy około 7 tysięcy osób, ale ilu było w niedzielę na Mszy Świętej? Trudno mi powiedzieć. Nie liczyłem. Są te statystyki, które wszystkie parafie w Polsce robią: jest liczenie wiernych obecnych mhm. na Mszy Świętej, przystępujących do Komunii Świętej. Jaki procent parafian jest obecnych na Eucharystii, tego jeszcze nie wiem. Ale przypuszczam, że to będzie kilkanaście procent. Mm -hmm. Biorąc pod uwagę pewnie i to, że katedra przyciąga i tych, w którym to miejsce jest bliskie z innych parafii. Ale tak, także efekt to świeżości zapewne działa, bo, bo katedra jest remontowana. Gorzowianie z innych parafii chcą pewnie zobaczyć, jak wygląda katedra od środka. Tak, ale myślę, że to ciekawość to jest jedno, a, a możliwość trwania... Przy Chrystusie jest adoracja całodzienna Najświętszego no Sakramentu, jest często okazja do spowiedzi, są msze święte. To, to również sprzyja takiej, takiemu zatrzymaniu, zadumie, jakiejś refleksji. Na koniec takie tak trochę właśnie refleksyjne pytanie. Czego życzyć księdzu proboszczowi na progu nowego wyzwania? Tej nadziei w Panu Bogu złożonej i życzliwych ludzi wokół, którzy, którzy przy mnie staną i, i którym ja będę mógł towarzyszyć w trosce o ich więź z Panem Bogiem. Ksiądz Mariusz Kołodziej, nowy proboszcz parafii katedralnej, gościł w Studiu Radiogorzów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i błogosławionego dnia życzę. Wszystkiego dziękuję. najlepszego. Rozmowa o dziewiątej, Rozmowa o dziewiątej w